W mojej działalności w Lublinie starałem się bardzo aktywizować lubelskie środowisko kulturalne i działać na rzecz wzmocnienia jego pozycji. Dlatego też w 1932 roku uczestniczyłem w powstaniu Lubelskiego Związku Literatów. Nawiasem mówiąc, pierwsze spotkanie odbyło się w lokalu szkoły specjalnej przy ulicy Niecałej 6. Funkcjonowanie związku zainaugurowane zostało moim przemówieniem o tytule Poeci, jako okręty na szerokim morzu. Zostało ono potem opublikowane w Dzienniku Lubelskim, który zresztą wydawałem. Niestety jednak ukazało się tylko 8 numerów tego pisma. Byłem pierwszym prezesem związku. Niedługo potem jednak, bo tylko kilkanaście dni później, zrzekłem się mojej funkcji na rzecz Franciszki Arnsteinowej. W tym roku miały miejsce także inne aktywności. Można powiedzieć, towarzysko artystyczne. Zainicjowałem powstanie Loży Wielkiego Uśmiechu. Była to grupa artystyczna zrzeszająca artystów różnych sztuk. Poetów, malarzy, rzeźbiarzy, aktorów i to także tych początkujących. Spotykaliśmy się prawie codziennie w cukierni u Samadeniego, w niedzielę zaś w kawiarni u Rutkowskiego. W grupie tej zostałem bratem prezesem, Józef Łobodowski zaś bratem starszym. Pod moim patronatem w październiku 1932 roku wyszedł pierwszy numer Barykad, miesięcznika literackiego, który redagował Łobodowski. Opublikowany został też tam mój wiersz Eros i Psyche. Pod moim wpływem Łobodowski postanowił wydawać czasopismo bez interpunkcji i dużych liter, co bardzo poirytowało Miłosza, który określił ten zabieg jako snobizm drukowania małymi literami. Łobodowski zaś zaczynał już wtedy mieć problemy z prawem, ze względu na jego bardzo lewicowe poglądy, co władzy w tamtych czasach niezbyt się podobało. To właśnie z tego powodu uznał, że taki awangardowy zabieg jak eliminacja interpunkcji utrudni pracę cenzurze. Na niewiele się to jednak zdało, bo już drugi numer Barykad został skonfiskowany. Cała ta sprawa mnie zresztą irytowała. Z jednej strony postrzegałem to po prostu jako stratę pieniędzy i wysiłku, a z drugiej miałem poczucie, że Łobodowski chciał takimi skandalami kreować swoją legendę jako pisarza. Józef Czechowicz, Eros i Psyche. Na morzach nocy odpływ szumi pianą, jak w szkło w pustkę srebrnawą przenika poranek. Chcę wydobyć z topieli dom mój, miasto wzgórza. Słaby i bardzo szary próżno skrzydła trudzi. Mimo że świt smuż nocy, świat się nie wynurza. Z zorzy bez horyzontu głosy dwojga ludzi. Słowa toczcie się do niej, powiedzcie znowu. Serce myśl miłuje. Wracajcie jego słowa wonne, szepnijcie mu ode mnie to samo. Miłuje. Jedno to jest od wieków, głód zagłada i ty. Jedno to jest od wieków, głód zagłada i ty. Wiatr wieje z siwej nicości, świt nieznany ma zimny oddech. Aleś ty jak woda rzeźwiąca, a my razem jak miecz i dłoń. Płaczę. Miłość, smutek, wspólne to drzewo, jak chmura i grzmot. Pod ręką czuję twe serce, smuci się równie. Oczy ci łzami zaszły, wargi drżą, tak skrzydła złamane trzepocą. To ból, nie smutek. Nie myśl, bo może dlatego płaczę, żeś nie widział nigdy moich łez. Nie słuchaj serca, bo może goniłem ku tobie z prędkości miłowania. Zmęczyło się. Zapomnij o przeszłych i przyszłych. Opuść błyskawice szalone. Cóż, że gwiazdę, na której się unosimy, niebo uroni wkrótce. Zapomnienie to ty. Ty jesteś przy mnie, więc nie czeka mnie nic i nie żegna przede mną, ni za mną. Ty wieczność, głębiej, szerzej niż sądzisz.
Jesteś sprzed sił, które czas wydarły z łona bogów, mocna. Miłuję, miłuję. Na morzach nocy odpływ szumi pianą. Jak w szkło, w pustkę srebrnawą przenika poranek. Szarość stoi na lądach, beznadziejną ścianą. Ziemia drży. Chce otrząsnąć się z tej tępej krzywdy. Po coś słuchał człowieku. Rozmowa dwojga zgasła w konstelacjach sekund. Mogłoby nie być jej nigdy. Obawa w psiej skórze zawładnęła moim psychę. Zacząłem bać się samego siebie. Nie chcę być obcy dla samego siebie. Chcę na zawsze siebie zrozumieć. I pożądać psychę. Błagać siebie rozpocząłem we wtorek. Błagałem aż do dziennika. Później przestałem błagać. Zacząłem płakać. Nie poskutkowało. Usnąłem i spałem. Śniła mi się czerń. Nostalgiczna czerń i nic poza nią. A gdy się obudziłem, nie było strachu. I nie było psychę. Na tym się zresztą nie skończyło. Bałobodowski postanowił wydać trzeci numer czasopisma, który też został skonfiskowany. A do tego autor został oskarżony i musiał stawić się przed sądem okręgowym. Za wydanie tomu o czerwonej krwi był ścigany, wyrzucony ze studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zakazano mu studiów na wszystkich uniwersytetach w kraju. Pomyślcie sobie. Do wszystkich uczelni w Polsce wysłany został list potępiający młodego poetę, w którym znalazły się słowa klątwy. Wydalony za bluźnierstwo i rozpowszechnianie pornografii. Później życie Łobodowskiego było nie mniej burzliwe. Gdy ja pojechałem do Warszawy, pojechał tam i on. Ale i to mu się znudziło i wstąpił do wojska. W końcu rozczarował się komunizmem, gdy dowiedział się o wielkim głodzie na Ukrainie w latach 1932-1933. Jak zresztą później mówił, przemknął się wtedy nawet na Ukrainę, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy. I tak to, co przyniosło mu tyle kłopotów, komunizm, on sam z własnej woli porzucił. Błędem byłoby jednak myśleć, że barwne życie Łobodowskiego to była jedyna rzecz, która zaprzątała mi w tym czasie głowę. W marcu 1933 roku udało się otworzyć świetlicę dla dzieci ulicy. Mogę się pochwalić, że byłem jej współtwórcą. Było to miejsce, w którym mogłem wreszcie zrealizować niektóre z moich pomysłów jako pedagoga. Zbierałem się do wyprowadzenia się z Lublina. Na pożegnanie stworzyłem cykl zdjęć tego miasta, na którym uchwyciłem najbardziej znane jego zabytki. Takie jak Bramę Krakowską czy Bramę Grodzką, ale także dzielnicę żydowską. Było to dla mnie jakieś przypieczętowanie końca pewnej drogi. Mojego lubelskiego życia. Chociaż kochałem moje miasto, pragnąłem czegoś nowego. Chciałem wyjechać do Warszawy i skosztować możliwości, jakie niosła stolica. Musiałem zamknąć moje sprawy w Lublinie. Dlatego też przekazałem kierownictwo szkoły specjalnej mojemu następcy. I tak właśnie zakończył się dla mnie ten bardzo ważny okres w moim życiu, którym było, przerywane wprawdzie wyjazdami, mieszkanie w Lublinie.